Ach, kolejny dzień w luksusowym apartamencie. W moim apartamencie. O, dzień dobry, żonko. Co tam ciekawego? Oj, Bea, bajbe, opuszczasz mnie znowu? Widzę, że się spakowałeś. Kolejny wyjazd służbowy? Tak mało czasu spędzamy razem. Obiecaj mi, że zabierzesz mnie w jakieś fajne miejsce, jak wrócisz. Baby, co ci się stało w głowie? Czyżbyś przypadkiem dostała od kogoś łomot? Nie, no dobrze się trzymasz, z tego co widzę. Ach, ta nasza żonka jakaś dzisiaj taka przybita troszkę, że tak luźno powiem. Dobra, zobaczmy plany na dzisiejszy dzień. Dzisiaj mamy... O, w środę cały czas jest. Ciekawe, czy w środę już nie było? Chodź do New Ursynów. A, do New Ursynów, co nie słyszałem, in MRF. A, na Ursynów musimy pojechać, słyszałem o tej dzielnicy Ursynowie. A to co są? Stadion Post, a tu są go jakieś za ten, poboczne. Tak mi się wydaje, wiecie? Nie wiem, czy to nie są misje poboczne ogólnie. Troszkę, szczerze mówiąc. Masz stworzyć zasłony dymne u siebie w klubie, należy do wychodzenia, by przemieszczać. Tak, mam wrażenie, że to są po prostu takie zadanie poboczne, ale głównie to udać się dzisiaj na Ursynów. Zawsze w środę idzie na Ursynów. Tylko w środę już nie było, co to środa jeszcze trwa? Przepraszam bardzo, środa dzień jest, czy o co chodzi? Dobra, no na Ursynów trzeba pójść, to trzeba pójść. Zobaczmy, co w lodówce jest. Niczego. Dobra, idziemy na Ursynów w takim razie. Łobodup! Możesz bardziej mogę odpowiedzieć na pytanie do kluczy do tej gry dla zabawy? Co masz na myśli? A, za zabawy możesz, ale jakby liczy się pierwsza osoba, która... jak ty już nie możesz wygrać. O tak może, co nie? Z przyjemnością informujemy, że pasaż prowadzący do Azur Plaza został pomyślnie odkażony i jest obecnie już ogólnodostępny. Aleja Vista jest już otwarta dla zwiedzających. Pozostałe rejony dzielnicy będą sukcesywnie otwierane w najbliższych dniach. No i widzicie, czyli krótko mówiąc, po prostu chodzi o to, że nowe... jakby nowe te... nowe tereny zostały odblokowane i po prostu jakbyśmy chcieli je pozwiedzać, to jest taka możliwość. Dobra, tutaj mamy oczywiście policję. No i na przykład, bo widzicie, tu możemy sobie gdzieś pójść i gdzieś to tam nas dalej, na przykład na plasaż po nas prowadzi, ale... ale nie, chyba pójdziemy na ten Ursynów, pojedziemy. No, chodźmy załatwić tę sprawę. Środa i dalej dzień, żeby pójść na Ursynów się napier... Dokładnie, Szyskazdr. Crossroads. Zawsze w środę udaje się na Ursynów. O bogowie. Co to za imprezka? Co tu się dzieje, panie psiarzu? O co chodzi? Obszar Trójmiasta, masz na myśli państwo polskie? Wy FNR, tak? To jedyna droga do kolei ekspresowej i minie trochę czasu, zanim bezpieczna droga będzie czysta. Nasze motto, bezpieczeństwo przede wszystkim. Alternatywnie może pan skorzystać z pociągu na stacji Cloudbreak albo busem z dworca autobusowego Lexington. Ojeju, znowu burda. No i się rozjuszyłem. Nikt nie będzie mi mówił, gdzie mogę stawać, a gdzie nie. Siemanko! Woohoo! Dobra, bierzemy to. Hua, hua. O! Ło, burda w biały dzień. Dzień dobry, panie psiarzowie. Wszystko gitara siema. Wszystko pod kontrolą. Władza opętana. Ma pan fajny karabin. Pożyczyłbym na chwilę. Taki karabinek to tylko skończony gałgan by nie wziął. O kurwa. Dobra, pistolet też wezmę w razie W. Dobra, zobaczmy, ślepy zaułek. Czy sekretne, o kurwa. No, tego się nie spodziewałem. Nie, wiarygodne. Dobra, ciebie zostawimy wyjątkowo. Siema. Dobra, wchodzimy tam. O, to już koniec? No niewiarygodne, myślałem, że to będzie trochę dłuższe.
Ale co jeśli ta gra powstała w Łodzi przez Łodzianina opisującego codziennie życie? Jak to się mówi, no jest to bardzo prawdopodobne, no. Kruby, co jest grane? Wystraszyłeś mnie na śmierć. Nie strasz mnie tak. Kurwa, no nie wierzę, trafił mnie. Co za łobuz. O kurwa, nie trafiłem. Au, ale zabolało. Kurwa, dostałem dwa razy jak zrąb totalny. Myk, rzut bronią. Zobaczmy, pistoleciki. Dobra, kilka niewinnych zginęło raptem. I ten bałwan. Lepiej uważać, niebezpieczne dzielnice to. Ktoś jeszcze ma jakiś problem? Dobra, chyba sytuacja opanowana. Tak mi się wydaje przynajmniej. No dobra. Gdzie teraz? Tutaj dzielnica zamknięta. Tutaj? Tutaj w dół? Tutaj w dół. Dobrze. Będzie dziś gotowy worek? Dzisiaj raczej nie. Dzisiaj też jeszcze nie będzie gotowy worka. Może jutro się uda. Zobaczymy. Ostatnio... Ale spokojnie, spokojnie, zagramy niedługo tego God of War'ka. Ale dzisiaj nie. Kurwa, jak dostałem na start. O kurwa, jaka sytuacja nie za fajna. Dobra, to nie była za fajna sytuacja, zostałem otoczony. Oh yeah. Myk, z karabineczką. Jak król jakiś. Dobrze, wchodzimy dalej na bus terminal. Mała przerwa się przyda, bo w stanie mega dużo w niego grał. A im dłużej on i my czekamy, tym bardziej chcemy chcemy wiedzieć, co się stanie. Spokojnie, no myślę. Poczekajcie chwilę. Myślę, że generalnie Dark West pogramy. Jak nie jutro, to pewnie w sobotę myślę, że ruszę. Albo na jak jutro. No, bo to ja wiem, że trzeba ten, po prostu teraz akurat wyszło tak, że było sporo gierek takich ekipowych, jakieś takie różne, więc sobie małą przerwę zrobiliśmy, ale myślę, że jak potem ruszymy, to już będziemy lecieć grubo z tym. Kurwa, no nie wierzę, nie udało mi się, on jest ten.
Siema. Dobra, piguły. Kurwa, no nie wierzę. Ajajaj, piguły. Kurwa, nie ten przycisk, mylą mi się czasami. Mych, fatality. Dobra, cały czas w ogóle zapominam dygresję, zapominam, że mam ślisk. Dobra, zobaczmy co tu jest. Amunicji trochę mało. Ula la. Wściekłość, to jest to, co mnie definiuje. Tak to się nazywa teraz, czaty. Czysta wściekłość, tak naprawdę. Widzicie w ogóle to, jakie to jest życie w Łodzi ciężkie? A przyszedłem tu tylko dlatego, żeby autobus złapać. I sami zobaczcie, co się stało. Masakra. Pamiętasz, jak otwierałeś paczki z widzów Flarkiem? No byczku, pan Office. Oczywiście, że pamiętam. Legendarne otwieranie paczek. Och, to były czasy. O bogowie. It's personal. To personalne. Tak tłumaczę, gdybyście nie wiedzieli, o co chodzi. No dobra. Jakiś sklepik. Zobaczę, czy otwarty jest jeszcze. Oho. Jakieś te, gazetka. Bir? Bir w proszku? Płatki o smaku... Płatki o smaku piwa? Moje ulubione. Czy panowie mają jakiś problem? Jeśli tak, muszę to załatwić przemocą. No, przemoc. To jedyne rozwiązanie w Łodzi. Tak rozwiązuje się większość konfliktów. Pamiętajcie, czaty. Jeśli w Łodzi macie problem, tylko to wam pomoże. Czysta, bezprecedensowa przemoc. Kurwa, ale mnie walło coś. Chyba strzelają. Da. Kurwa, nie mogę w niego trafić. Udało się. Kurwa, nie! Ajajaj, ciaste miejsce do biegania. Hej, 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 Ania. O kurwa, ale mnie wystraszyłeś, stary. Siema. Kurwa. Nie żyje. Kurwa, tam strzela, strzela. O kurwa, gdzie ja wbiłem? O kurwa, żyje jeszcze. Co to za sekretne przejście jest? Kurde, do pokoju jakiegoś biłem. Jakiś sekret, ale kurwa, ledwo, ledwo żyjemy. Powiem wam. Dobra. Nie!
nie! Ale żeśmy zginęli na końcu, masakra. O ku bogowie! Ajajaj, i skopali mi z butelki. Hej Bladuszu, czy ogólnie jesteś youtuberem, czy masz jakąś pracę? O bogowie, tak i jeszcze jaką? Tworzenie śmiesznych filmików to jedna z najtrudniejszych prac. Oj, tak, tak. Mówię wam, praca jest... O bogowie, jeszcze jaka? Co się ten wykrwawiasz? Nie jest tak źle. Chodźcie tu, cwaniakowie. Chodźcie do Johna Srika. O kurwa, ale sieczka. Dobra, wezmę piguły. O kurwa! My nutshot! To musiało boleć. O! Zdechł. Musimy być ostrożni, bo to wcale nie musi być ostatni typ, który tu żyje. O kurwa! Ja pierdykam. Pojawił się znikąd. Wow! Dobra, udało się, czaty. Pokonaliśmy ten poziom, ale muszę przyznać, że ten był dużo bardziej wymagający. I mamy to. Kolejna plansza, mapa odblokowana! Wybierz nowy styl zawiza, aby wybrać inne ścieżki i zakończenia. O bogowie, walka. Nie za bardzo, stary. Myk! O kurwa, ale mnie walłeś. No i rozjuszyłem się tylko. Kurwa, zabił mnie na nie wiem skąd. O kurwa, tego się nie spodziewałem. Dobra, jeszcze raz. Czasami się mylą przyciski. Chcę coś zrobić genialnego i się mylę. Co tam ciekawego masz? Karabin maszynowy? Może być. Siemanero, ale wjazd zrobiliśmy. Co nie? No, ale wjazd tu do szefuncia zrobiliśmy. Jak poleciał, głowa odwalona. Głowa odleciała, że tak powiem. Pięknie, czaty, pięknie. No i gitara Simpson, pięknie zrobiona sprawa. Progres. O, będzie rozmowa z misiem, nie podoba mi się to, czaty, oj, nie podoba mi się. Ale czas na losowanie kodu. Misiu chce z nami pogadać. A pogadajmy z nim w takim razie. Człowieku, jedziesz po tym bajzlu jak po burej suce. Jesteśmy już coraz bliżej. Nie odpuszczaj teraz i skup się na celu. Muszę spadać, żona przygotowuje dziś moją ulubioną wsiankę. Jesteśmy w kontakcie.
No i się rozjuszyłem. O kurwa. No. Nikt nie będzie zazierał z Bladeuszem. Oj, nie będzie. Takie są zasady. A mamy nawet. Ładnie poszło nam, czaciksy. Muszę kończyć, do widzenia. Trzymaj się. Nie dzisiaj, anonimek, wiesz? Nie dzisiaj, byczku. Ach, kolejny piękny dzionek w naszym mieszkanku. Zobaczmy. O, Lucky Jay Casino. Tak, w czwartki zawsze chodzę do kasyna. Taką mam zasadę. No. Co tu mamy? Potwierdzić wizytę u doktora? Potwierdzam, no. Dobra. To tak, może czas najwyższy się faktycznie powybierać trochę i pozwiedzać miasto, tak sobie myślę. O, jest i nasza piękna żona. Wróciłeś nocnym, prawda? Chciałem cię przywitać, ale ostatecznie padłam. Zostawiłem ci małą niespodziankę w lodówce. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Zaufaj mi, to będzie dobry dzień. Mała niespodzianka w lodówce? Muszę to sprawdzić. O la la. Czy ty kłamca? Liar? Co? No, wiesz co, żonko? Wiesz co, żonko? No i myk z współobrotu. No i bardzo niemiła, niemiło z twojej strony, żonko, wiesz? Strasznie niemiło ze strony żonki, że tak nas, że tak sytuację stawia. Dobra, chodźmy się przejść po mieście. W ogóle jakoś ponuro w tym naszym domu. Nie wiem, czy to się od czego, czy to zależy od naszych decyzji? Nie wiadomo. Dobra. No nic, na pewno musimy się udać do kasyna, ale myślę, że dzisiaj przejdziemy się na małą przejażdżkę, przechadzkę po mieście. Ta, poprzechadzamy się. Tutaj? Nie, nie tutaj. Tutaj byśmy musieli jechać, jakbyśmy chcieli. Ale pójdziemy na przechadzkę po mieście. Ta, pochodzimy troszeczkę. Może poszukamy jakichś fajnych znajomych, nowych, kolegów. O! Jaka elegancka dzielnica. Dzień dobry, panie. Kurczę, co to za miejsce? Jaka prestiżowa dzielnia to? Widzę, że tutaj fajnie jest. Rzeczy, co to jest? Pigułka powstała z myślą. Karabin wyborowy? Wezmę sobie. Szybko, szczelny, średnie obrażenie, rozprysk. Blaster shotgun. O, wezmę też. A nie, ten shotgun blaster jest średni po zastanowieniu. Wezmę tego, ten jest lepszy. No, a to za mnie. O, dobra, wziąłem to na wszelki wypadek, panie policjancie. Proszę się nie przejmować. Dobra, dzień doberek. Ła, nie no, fajne miasto. One way. No to niczego nie ma, to jakieś gangsterzy robią zakupy. Co to za smród? A nie, ktoś tu chapierdnął. Generalnie z tego, co widziałem, to są jakieś tam misje poboczne. Tylko generalnie nie wiem do końca, jak miałbym szukać tych misji pobocznych, tak jak mam być szczery, wiecie? A, to jest chyba powrót? To nie będzie powrót do naszego apartamentu przypadkiem? Roof? No, nie wiem, czy to nie jest powrót do naszego apartamentu. Tak! To jest powrót do apartamentu. Bo generalnie tu są jakieś notki. I wydaje mi się, że tutaj normalnie są jakieś takie dodatkowe questiki. Ale dobra, to nie chcę się tego szukać. To chodź, zajmiemy się wątkiem głównym jednak. Lecimy jeszcze, nie ma co. Można sobie pochodzić po mieście, ale wiecie, jak ja jestem. Rozjuszający się myk. Siemanko, witam, witam panów. Less than zero, mniej niż zero. Z przyjemnością sprawdzimy, co to za miejsce. Mniej niż zero. Mniej niż zero. A, bo dzisiaj do kasyna idziemy. Dzień jak co dzień, dzień dobry. Dobry wieczór panu. Przepraszamy, ale dziś trochę wcześniej zamykamy. Ale chłodno, nie? Wkrótce kończę nocną zmianę. Nie mogę się doczekać, aż wrócę do kobity i dzieciaków. Cześć, zamykam. Ej, w ogóle jestem ciekaw, czy w tej grze jest jakieś alternatywne zakończenie, typu, że można na przykład, wiecie, za każdym razem pójść sobie po prostu, ale chyba nie. Chyba ta gra jest taka, że za każdym razem
Widzicie, nasz bohater, zobaczcie jak on wygląda, to jest Johnny Wick, on właśnie dowiedział się, że zamykają i on co robi? Wpada wściekłość i on mówi o dzieciakach, a co my zrobimy? Skręcimy mu kark przemocą. I po co? Po co to? Przemoc, hazard, pigułka, czaj powstała z myślą najbardziej wydajnych pracowników. Okej. Pigułka czajnie powstała z myślą o najbardziej wydajnych pracownika. Z każdym trupem dodatkowo spowolni czas. Zadam się przyjemną prędkość. Okej. Weźmy to. O! Specjalna pigułka. Teraz. No i skończyło się. Nikt nie będzie bawił się w hazard, kiedy ja nie mogę. John Wick ma zasady. A jednym z tych zasad jest takich, że nie odmawia się kasyna, środoczwartkowego wyjścia do kasyna Johnowi Wickowi. Bo kończy się, kończy się bardzo agresywnie. Do takiego stopnia, że John Wick wkracza tam z karabinami i robi totalną siekę. Siemanko! O kurwa. O, trochę za wcześnie użyłem pigułki, bo nie było wrogów. Kurwa, ale bo ładnie szło. Ajajaj. Dobra, czas na małe wejście. No i skończyło się klubowanie.
O, i skończyło. Dobra, wchodzimy dalej do następnego pomieszczenia. Pamiętaj, by zażyć odpowiednią pigułkę do danej ci sytuacji. Może zmieniać ich kolejność za pomocą X, Y, X, Z. O. Jakby się mam różne, oczywiście. O, mamy jeszcze jedną pigułkę. A zobaczmy ją. O kurde, masakrator. No pięści chyba, tak? Dobra, poczekajcie, bo to jest jakiś bossu. Pewnie na niego byłoby dobre zastosować tą pigułkę niebieską, bo oni są mega silni. Pewnie o to chodziło, bo wtedy nawalam z pięści. Oho, coś nowego odblokowałem. Tak mi się wydaje. Co to wszyscy? Chyba nie. A może wszyscy? Chyba drugie piętro jeszcze jest. Oho. O kurwa. Dobra. Sytuacja dosyć niebezpieczna. Kurwa. Dobra, szybko, gdzie jest ta rąbana broń, której potrzebuję? Au, to bolało. Myk, z pół obrotu. Kurde, czemu tak mało mam tej siły? Dobra, udało się właśnie. Dobra, mamy wściekłość. I będzie jeszcze walka z bossem, przypominajmy. To trochę mnie niepokoi, bo ten boss wydawał się dosyć silny. Dobra. Z karabinku maszynowego. Kurwa, no ty... A, zapomniałem, że muszę biegać. Ja pierdykam i załatwił mnie. Kurwa, ajajaj, jak we mnie wjechał ten z piłą.
O kurwa. Oh yeah. Dobra. Lecie jakieś broń. W sumie nie, tu będzie broń. Od mej mocy! Łatwo. Panie helikopterze, proszę mnie przestać drażnić. Zawijamy się stąd. Woohoo! Warming up! Zrobiliśmy to, czaty. Kolejna emocjonująca misja oceniona na B została zrobiona. Pięknie! Oh yeah! Siema. O, telefon dzwoni. Halo? Telefon? Kurczę. Gdzie ja mam takie rzeczy jak telefon? W ogóle nie wiem, czy to... Halo, telefon? Jak odebrać telefon, ja się pytam? Nie wiem nawet, gdzie mam... A, tutaj widzę. Namierzyli cię. Chyba mamy kreta. Krety to obrzydliwe małe stworki, lubią mieszkać głęboko pod ziemią poza zasięgiem słońca. Może pora byś odwiedził blok Baltona o niższej strefie dzielnicy Astil. A, okej. Okay. Ogólnie rzecz biorąc... O, charge the in what the... Ogólnie zobaczcie, co się zaczyna dziać w mieszkaniu. Nie wiem, czy to ma, coś wspólnego z moimi decyzjami, ale wydaje mi się, że na pewno. Przez to, że podejmujemy decyzje generalnie chyba złe, to zobaczcie, co się dzieje w naszym mieszkaniu. Już pamiętam fakt, że nasza żona ma roztrzaskaną głowę. Hej babe, słyszałeś ostatnie wiadomości? Mam nadzieję, że złapią tego seryjnego mordercę. Jak można być taką podłą, tak złą, nikczemną istotą? Nie wiem, włożyliśmy tyle czasu i wysiłku w to miejsce, ale przestanę czuć się tutaj bezpiecznie. Może wrócimy do ojczyzny? Tam to chociaż wiemy, czego możemy się spodziewać. Przepraszam, wiem, że masz dużo na głowie. Nie chcę robić zamieszania, tylko obiecaj mi, że będziesz na siebie uważał. Tak, nie wiem, czy decyzje, które podejmujemy, nie powodują, że po prostu w mieszkaniu się dzieje coś syf. Zobaczcie, że w ogóle zmieniła się stylistyka. Jest tak mega mrocznie. Co nie? Mega mrocznie jest. No, zobaczcie, coraz więcej śmieci zażygane jest. No i to może być związane właśnie z decyzjami, jakie podjęliśmy w tej grze. O bogowie. O bogowie.